Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na TBR na październik, czyli opowiem Wam o moich teoretycznych planach czytelniczych na kolejny miesiąc. I od razu bez przedłużania zaczynamy. Jak wiecie, bądź nie, we wrześniu organizowałam miesiąc angielski, który polegał na czytaniu książek angielskich. I naprawdę udało mi się dużo angielskich książek przeczytać. Jeszcze jak dzisiaj to nagrywam, jest ostatni dzień września, więc coś jeszcze dzisiaj przeczytam. I poszło mi naprawdę fajnie i mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się zmontować vloga i Wam go udostępnić. Natomiast dwóch książek jeszcze przeczytać nie zdążyłam, a bardzo je chcę przeczytać, więc trafiają na październik, więc mamy lekkie przedłużenie miesiąca angielskiego i chciałabym przede wszystkim doczytać Olivera Twista, czyli powieść Charlesa Dickensa. Twórczość Charlesa Dickensa do aury październikowej pasuje niezwykle, więc mam nadzieję, że ta książka będzie po prostu dla mnie dobrą rozrywką na przykład pierwszy tydzień października. No i chciałabym przeczytać też dzienniki Alana Rickmana, które zamówiłam i które miały swoją premierę właśnie niedawno, chyba kilka dni temu. Z tymi dziennikami jest skomplikowana sprawa. Nie pamiętam, czy to mówiłam ostatnio przy okazji TBR-u na wrzesień, bo tam też pokazywałam, że chciałabym te dzienniki przeczytać. Ja się zastanawiałam, czy to było tak, że Alan Rickman je napisał z taką myślą, że one będą opublikowane, czy raczej pisał te dzienniki dla samego siebie. Wyczytałam, że to były dzienniki raczej, które on pisał dla samego siebie i które nie do końca miały być publikowane, więc szczerze mówiąc, ta decyzja o publikacji nie wydaje mi się do końca etyczna. I wiem, że teraz brzmię jak hipokrytka, bo skoro wydawanie tych dzienników jest w mojej opinii nieetyczne, to nie powinnam ich po prostu czytać, a je przeczytam, bo jestem po prostu ciekawa. I być może czyni mnie to hipokrytką. W każdym razie Alana Rickmana jako aktora bardzo lubię. Bardzo. I w ogóle tak mi jest przykro, ponieważ dwa dni temu okazało się, że aktor, który odgrywał Albusa Dumbledora w uniwersum Harry'ego Pottera, zmarł. I okazuje się, że bardzo dużo tych brytyjskich aktorów i aktorek, które właśnie grały w uniwersum o Harrym Potterze, ja zawsze to mówię, ale raz jeszcze to powiem, to jest seria mojego życia. Ja kocham filmy i książki Harry Potter. Wiele z nich już po prostu odeszło i to jest bardzo smutna sprawa, ale też takie jest niestety życie. W każdym razie te dzienniki postaram się przeczytać i Wam jeszcze o nich dopowiem w tym vlogu, jeżeli uda mi się to zrobić szybko, a jeżeli nie, no to przy okazji innego odcinka. No ale oczywiście nowy miesiąc to nowy miesiąc, nowy maraton oczywiście. No i miałam bardzo dużą zagwozdkę, na co się teraz zdecydować. Przede wszystkim chciałam przeczytać coś kanadyjskiego, a raczej konkretne cosie, ale miałam w swojej biblioteczce za mało kanadyjskich książek, więc postanowiłam zrobić miesiąc północnoamerykański. Był miesiąc południowoamerykański w maju, więc teraz pora zwiedzić Amerykę Północną. Ja się skupię przede wszystkim na książkach kanadyjskich i na książkach ze Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście możecie też sięgnąć po książki na przykład z Meksyku, jeżeli chcecie do mnie dołączyć, albo z innych regionów Ameryki Północnej. No i na początku zaczynamy od Kanady, ponieważ mam takie marzenie, żeby w pierwszy weekend października zrobić sobie dla samej siebie weekend z Anią z Zielonego Wzgórza. Ja przeczytałam 3 tomy Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Mount Montgomery, czyli Anię z Zielonego Wzgórza, Anię z Avonlea i Anię na Uniwersytecie. Wszystkie te książki bardzo mi się podobały, więc pora na 3 kolejne części. Mam je w tych wydaniach ze świata książki, czyli teraz nie wiem jak to jest po kolei. Ania ze Złotego Brzegu, Ania z Szumiących Topoli i Wymarzony Dom Ani. I właśnie te książki chciałabym przeczytać podczas pierwszego weekendu października, czyli od 6 do 8 października, bo jak wszyscy wiemy, październik był ulubionym miesiącem Ani, więc trzeba po prostu razem z Anią październik świętować. W ogóle uwielbiam październik. Macie też tak, że październik to jest jeden z najlepszych miesięcy w roku. Ja mam bardzo ciepłe uczucia co do października i jestem taka szczęśliwa, że jest już taka jesienna pogoda. Kocham jesień. W każdym razie, jeżeli nie uda mi się wszystkich 3 przeczytać fizycznie, to być może jedną z nich sobie przesłucham w formie audiobooka. No i zapraszam Was do tego też, żebyście sięgnęli na przykład po jakąś książkę z twórczości Lucy Mount Montgomery. Ja szczególnie polecam Błękitny Zamek, ponieważ jest to książka przewspaniała i jest to jedna z najbardziej komfortowych książek, które przeczytałam w całym swoim życiu. Jeżeli
jeżeli mowa tutaj o kanadyjskich książkach, to chciałabym w końcu też przeczytać książkę, która leży na moim stosie hańby. Jest to opowieść podręcznej Margaret Atwood, taka książka, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać, która została już zekranizowana, która jest inspiracją dla innych tworów kultury, a której ja wciąż nie przeczytałam. A mam ją w biblioteczce, więc najwyższa pora to zmienić, więc to będzie moja czwarta kanadyjska książka, oprócz trzech części, ani które przeczytam. No i oprócz tego chciałabym oczywiście przeczytać książki ze Stanów Zjednoczonych i zdecydowałam się, żeby zabrać się za klasyki amerykańskie, bo do października znowu klasyka literatury bardzo pasuje. No i mam tutaj trzy książki, które będą dla mnie priorytetami podczas tego amerykańskiego miesiąca. Chciałabym przeczytać przede wszystkim Wiek niewinności. Zakupiłam sobie ostatnio wydanie w Biedronce. Bardzo mi się podoba i kosztowało 29,99, co też mi się podoba. Chciałabym przeczytać moją drugą w karierze powieść Shirley Jackson. Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Shirley Jackson pisała takie książki, które można uznać za klasykę literatury grozy, więc to już wspaniale pasuje na październik, więc bardzo się cieszę. No i chciałabym przeczytać powieść Cormaca McCarthy, Rącze konie. Do tej pory przeczytałam tylko Drogę tego pisarza. I jestem bardzo ciekawa, czy kolejne jego książki zrobią na mnie tak duże wrażenie jak właśnie Wroga. Zdecydowałam się najpierw na Rącze konie, ponieważ jeżeli ta książka będzie opowiadała o jakimś ranczu, na którym są konie, to ja już jestem kupiona, ponieważ uwielbiam takie klimaty. Marzy mi się po prostu mieć takie rancho. Jest to niemożliwe, bo to w ogóle nie są raczej takie warunki polskie, a ja raczej planuję w Polsce mieszkać, ale naprawdę chciałabym takie miejsce mieć i w takim miejscu pracować. Wydaje mi się to coś naprawdę niesamowitego i wiem, że pewnie to idealizuję i to wymaga mnóstwa pracy, wysiłku i tak dalej, ale i tak mi się to marzy. Zresztą ja mam jakieś tam doświadczenie w pracy ze zwierzętami, więc może do końca aż tak tego nie idealizuję, po prostu lubię takie klimaty. No ale wracając do tematu książek, to są moje trzy główne priorytety, ale oczywiście literatura amerykańska jest szeroka, więc mogłabym jeszcze przeczytać na przykład Zabić Drozda, Harper Lee, które kiedyś tam czytałam, ale bardzo dawno temu nic nie pamiętam i chętnie bym sobie powtórzyła. Mogłabym przeczytać coś Johna Steinbecka, bo po Gronach Gniewu i Na wschód od Edenu chyba jestem gotowa na kolejne spotkanie z pisarzem, który urasta do miana mojego ulubionego pisarza. No i coś na pewno się jeszcze znajdzie. Oprócz tego mam też na półkach takie książki. Oprócz tego mam też na półkach inne książki amerykańskie, po które mogłabym podczas tego miesiąca sięgnąć. Nie wiem, czy się na nie zdecyduję, to raczej nie są moje priorytety, ale być może. W zeszłym roku kupiłam sobie właśnie w okresie październikowym też taką książkę Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie. To jest zbiór takich mrocznych opowiadań i Straszliwe młode damy i inne osobliwe historie. I chciałabym właśnie tę książkę sobie też przeczytać, bo ona fajnie też będzie pasowała jako rozrywka na październik. Autorką jest Kelly Barnhill, której czytałam jedną książkę. I nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale mi się podobała. Mam tutaj też Smoczą Straż, tom drugi, który w końcu wypadałoby przeczytać, a Brandon Mull oczywiście jest pisarzem amerykańskim. No i jest tutaj jeden reportaż, który już od jakiegoś czasu grzeje miejsce w mojej biblioteczce. Ku Klux Klan, tu mieszka miłość Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Jest to książka, która bardzo mnie interesuje, ponieważ opowiada o ugrupowaniu, którego zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, ale chyba tym ciekawiej będzie właśnie poznać kulisy takiego ugrupowania. Chciałabym też przeczytać nowości pewne. Mam na liście przede wszystkim oczywiście Dzienniki Alana Rickmana, ale oprócz tego głośno jest ostatnio o takiej książce fantastycznej, która jest właściwie romansem, która nazywa się chyba Czwarte Skrzydło. Ta książka była ogromnym hitem za granicą i teraz właśnie wyszło wydanie polskie, które zresztą jest przepiękne, ma barwione brzegi, natomiast ja go kupować nie będę, bo widziałam, że ta książka jest dostępna w formie audiobooka na Legimi, więc
więc w takiej formie sobie tę książkę poznam. Słyszałam o niej dużo skrajnych opinii. Ja nastawiałam się na niezobowiązującą rozrywkę. Słyszałam, że ta książka opowiada o jeźdźcach smoków, więc to jest ciekawe i wiodącym wątkiem jest wątek romantyczny, więc pewnie trochę będzie ta książka podobna na przykład do Dworów Sary J. Maas albo do książki Krew i Kość, chyba tak się nazywała. Ja akurat takie klimaty romantyczne osadzone w świecie fantasy lubię, więc myślę, że może mi się spodobać. No i chciałabym też przeczytać, jeżeli chodzi o nowości, Yellow Face, czyli najnowszą książkę Rebeki Kwang. Ja nie jestem fanką Rebeki Kwang i szczerze nie miałam tej książki w planach, ale wydanie mnie zachwyciło. Pokażę Wam je dokładnie w book haulu, który planuję niedługo nagrać. To jest książka, która z tego co wiem nie jest fantastyką. Mamy tutaj branżę pisarską, wątek relacji dwóch kobiet, pewną kradzież pomysłów i w tle jeszcze wątek rasizmu, więc zapowiada się ciekawie. Słyszałam bardzo dużo dobrego o tej książce. Więc myślę, że przeczytam, dam jej szansę i zobaczymy, czy Rebeka Kwang w innych gatunkach niż fantasy bardziej do mnie pasuje. I ostatnia książka to reportaż Bezduszni, Zapomniana Zagłada Chorych. Czyli książka, która opowiada o planie Hitlera, który w trakcie II wojny światowej wprowadził taką operację, która się nazywała T4. I określana była mianem likwidacji życia niewartego życia. Chodziło tam o uśmiercanie osób, które według nazistów nie zasługiwali na to, żeby żyć. I było to ich zdaniem etyczne. Chodziło tutaj o osoby, które były ciężko chore bądź przebywały w placówkach psychiatrycznych. Ja już czytałam taką książkę, która poruszała podobny temat, z tym, że tamta książka skupiała się na tej sytuacji w Niemczech, a tutaj będą uwzględnieni Polacy, historie Polaków, którzy niestety też byli uwzględnieni w tej operacji. Niestety, tak jak każda narodowość, bo to jest po prostu nieludzkie i nawet trudno mi jest po prostu o tym mówić. A tamta książka, którą czytałam, to była Medycyna na usługach III Rzeszy. Bardzo mi się podobała, natomiast faktycznie ten wątek, który został tam poruszony wśród innych wątków, był niezwykle mocny. Natomiast tą książkę chciałabym przeczytać. Jest długa, więc nie wiem, czy zdążę jeszcze w październiku, być może przejdzie na listopad, ale na pewno niedługo po nią sięgnę. No i to tyle w tym TBR-ze. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy planujecie czytać w październiku, czy dołączycie do czytania literatury amerykańskiej, literatury ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, czy z innych regionów Ameryki Północnej. Zapraszam Was serdecznie, zapraszam Was już teraz na odcinek z miesiąca angielskiego. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!